Witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na krótki odcinek o kolejnej emocji, którą trochę Wam przyobiecałem podczas poprzedniego naszego spotkania. Mianowicie chcę z Wami porozmawiać o czymś, co wydaje mi się dziś jest szczególnie niemodne, a jednocześnie czego, szczególnie dziś, wielu z nas bardzo intensywnie doświadcza. Chcę z Wami porozmawiać o bezradności. Bezradność jest oczywiście emocją. Jak już wiemy z poprzednich odcinków, emocje są pewnymi informacjami, które starają się przekazać nam to, co się dzieje wokół nas, po to, żebyśmy adekwatnie się do tych wydarzeń odnosili, adekwatnie do nich reagowali. Ale zanim o bezradności, to chcę Wam opowiedzieć o całkiem świeżym zdarzeniu. Otóż, podobnie jak Wy, ja również, sporo czasu teraz, w czasach zarazy, spędzam z moimi dziećmi w domu. Może w tym tygodniu trochę mniej, ponieważ jestem w gabinecie terapeutycznym, w którym na co dzień pracuję, dzieci w przedszkolu, ale ostatnie półtora miesiąca było dosyć intensywnym wspólnym czasem. No i tak się składa, że odkryliśmy dobrodziejstwo posiadania w domu telewizora, który przez chwilę przynajmniej skupiał uwagę naszych dzieci, co pozwalało nam, rodzicom, troszeczkę odpocząć lub zająć się innymi ważnymi rzeczami. Na jednym z kanałów telewizyjnych kątem oka dostrzegłem reklamę pewnej lalki, chyba najbardziej znanej blondynki, której kształty niektóre kobiety na świecie, z tego co gdzieś zdążyłem przeczytać, starają się kopiować poprzez różnego rodzaju operacje plastyczne. To, co mnie najbardziej jednak zainteresowało w tej reklamie, to sam jej koniec, czyli pewnego rodzaju hasło. Hasło brzmi: możesz być kim chcesz. No właśnie, moi drodzy, czy to rzeczywiście tak jest, że możesz być kim chcesz? Czy to rzeczywiście jest tak, że możesz mieć co chcesz? I czy to rzeczywiście jest tak, że co chcesz, to się ma, może, musi wydarzyć? Mam wrażenie, że przechodzimy w tej chwili wszyscy dosyć intensywną weryfikację tego rodzaju myślenia, które przez lata było propagowane trochę tak jak w tej reklamie. No i też uwierzyliśmy, że rzeczywiście tak jest, wkładając często wiele energii w to, żeby rzeczywiście osiągnąć gdzieś tam zaprojektowany w głowie rezultat. Tymczasem chcę Wam opowiedzieć właśnie o tym, czym generalnie jest bezradność. Bezradność jest pewnym stanem emocjonalnym, który informuje nas o tym, że bez względu na to, co w danym momencie zrobimy, nie mamy realnego wpływu na to, jaki rzeczywiście będzie rezultat, co się będzie działo z nami, co się będzie działo wokół nas. Wydawać by się mogło, że to jest zupełnie bez sensu stan emocjonalny, szczególnie w dzisiejszych czasach, ale wyobraźcie sobie taką sytuację, kiedy wiecie o tym, że próbując dążyć do jakiegoś celu, musicie w to zainwestować całą masę energii, uwagi, myśli, siły fizycznej. Z punktu widzenia Was jako człowieka biologicznego, jako organizmu, nie ma to większego sensu, żeby właśnie inwestować taką masę zasobów, szczególnie cennych, w to, aby nie przynosiło to żadnego rezultatu. Właśnie dlatego pojawia się bezradność, jako komunikat: hej, zatrzymaj się, oszczędzaj. Bardzo dobrym przykładem tego, jak sobie radzić z bezradnością, jest pewna scena z jednego z moich ulubionych filmów z Bruce'em Lee. Ci z Was, którzy go nie oglądali, mam na myśli Wejście Smoka, krótko wprowadzę do tej sceny. Otóż w pewnym momencie główny bohater grany przez Bruce'a Lee podejmuje walkę z całym legionem różnych przeciwników. Rzecz dzieje się w jakimś budynku. Tych przeciwników jest oczywiście cała masa, mają dużą przewagę, no i wywiązuje się walka. Bruce walczy z jednym, drugim, piątym, 44, pokonuje ich wszystkich po kolei, no ale jakby przesuwa się w tym budynku, w pewnym momencie dostaje się do pewnego pomieszczenia, które okazuje się być pułapką, ponieważ gdy on już znajduje się w tym pomieszczeniu, nagle spadają kraty i to pomieszczenie odcina go od możliwości ucieczki. Większość z nas w tym momencie, kiedy zobaczyłaby, że zagrożenie jest istotne, że oto pojawiły się kraty, eskalowałaby swoje emocje po to, żeby, nie wiem, te kraty usunąć. Widzimy wiele takich scen, ktoś się na kraty rzuca, zaczyna nimi trząść, tak, pojawiają się różnego rodzaju reakcje, a tymczasem co robi Bruce? Bruce przygląda się tej sytuacji i siada. I nie robi nic. Ale tak naprawdę coś robi. Otóż on właśnie doświadcza bezradności w sposób konstruktywny. Zamiast wytracać energię w sytuacji, kiedy nie ma wyjścia, i to dosłownie, on tę energię zachowuje, a nawet kumuluje po to, żeby w momencie, gdy pojawią się nowe okoliczności pozwalające mu na to, aby odzyskać kontrolę, to właśnie tą energię będzie mógł wtedy wykorzystać do tego, żeby całkowicie zmienić swoją sytuację i to faktycznie się dzieje. I to, moi drodzy, jest esencja tego, na czym polega bezradność, o czym nas informuje i do czego ona nas zaprasza. A więc zaprasza ona nas do tego, żebyśmy oszczędzili swoje siły, swoją energię do tego, aby wykorzystać je później w bardziej sprzyjających warunkach. Rzeczą zupełnie inną jest wyuczona bezradność. To jest stan, który można określić w pewnym sensie patologicznym. On dosyć często też pojawia się współcześnie w naszym społeczeństwie, a wynika on m.in. z tego, że mamy dosyć niską tolerancję na to, aby osoby, z którymi funkcjonujemy, popełniały błędy, robiły coś nie tak, jak my sobie to wyobraziliśmy. I w efekcie reakcje, które spotykają ich za podejmowanie różnych działań, są reakcje negatywne, z biegiem czasu oduczają ich podejmowania inicjatywy. W efekcie człowiek poszukujący poczucia bezpieczeństwa przestaje podejmować działania, przestaje podejmować inicjatywę, gdzieś głęboko w środku ma coś w rodzaju programu, który mówi mu: OK, nie rób, bo to jest bezpieczniejsze. Jeżeli coś robisz, to spotyka cię za to negatywny bodziec. To jest wyuczona bezradność w dużym uproszczeniu. Trochę inną sytuacją jest depresja. O depresji zasadniczo można by zrobić bardzo długi odcinek. Natomiast chcę wam tylko powiedzieć, że depresja mocno różni się od bezradności. Bezradność jest stosunkowo krótkotrwałym stanem. Natomiast depresja, po pierwsze, jest stanem o wiele dłuższym. Są oczywiście różne poziomy depresji, od pewnych stanów depresyjnych, które pojawiają się na krótki czas, w sensie kilka godzin, kilka dni. Takie depresje, które pojawiają się w związku z określoną porą roku, mówimy o depresji jesiennej, po rzeczywiście jednostkę chorobową, którą jest depresja. Natomiast tutaj mamy przede wszystkim taką sytuację, że depresji towarzyszy wyraźny spadek afektu, czyli krótko mówiąc pobudzenia, motywacji, zaangażowania i towarzyszą nam bardzo negatywne myśli wtedy. Te myśli jakby osnute są wokół takiego przekonania, które często nie jest wprost wypowiedziane, że na nic nie mam wpływu. Moi drodzy, podsumowując, nie bójmy się bezradności. Odróżniajmy ją od depresji, od wyuczonej bezradności i w sytuacji, kiedy rzeczywiście podjęliśmy różnego rodzaju próby poradzenia sobie z sytuacją, która ma miejsce, nie przynosiło to rezultatu, być może na chwilę warto, tak jak wspomniany przeze mnie bohater Wejścia Smoka, usiąść, zebrać energię, zebrać zasoby po to, żeby przygotować się do efektywniejszego działania w chwili, kiedy warunki będą już ku temu sprzyjające. Tymczasem was pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!